Drodzy bracia i siostry, w tę drugą niedzielę Wielkanocy znamienne było sprawowanie Eucharystii tutaj, w Kościele Ducha Świętego Insacja, który święty Jan Paweł II ustanowił sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Odpowiedzią chrześcijan w zawieruchach życia i dziejów może być jedynie miłosierdzie, miłość współczująca między nami i względem wszystkich, zwłaszcza wobec tych, którzy cierpią, którym najtrudniej, którzy są opuszczeni. Nie świętoszkowatość, nie opiekuńczość, ale współczucie, które wypływa z serca. A miłosierdzie Boże pochodzi z serca zmartwychwstałego Chrystusa. Wypływa zawsze z otwartej rany Jego serca, otwartego dla nas, zawsze potrzebujących przebaczenia i pocieszenia. Niech miłosierdzie chrześcijańskie inspiruje również sprawiedliwe dzielenie się między narodami i ich instytucjami, aby solidarnie stawiać czoła obecnemu kryzysowi. Składam życzenia braciom i siostrom Kościołów Wschodnich, którzy dziś obchodzą święto Wielkanocy. Razem głośmy: Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Zwłaszcza w tym czasie próby poczujmy, jak wielkim darem jest nadzieja, która rodzi się z tego, że zmartwychwstajemy razem z Chrystusem. W szczególności raduję się wraz ze wspólnotami katolickimi na wschodzie, które z powodów ekumenicznych obchodzą Wielkanoc razem z prawosławnymi. Niech to braterstwo będzie pocieszeniem tam, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość. Z wielkanocną radością zwróćmy się teraz do Dziewicy Maryi, Matki Miłosierdzia. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosił, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się, wesel, Panno Maryja, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie, ofiara spełniona, alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja.